witajcie drodzy kochani. Jeszcze raz chciałem poruszyć temat, który odnosi się do jakości wody. Ponieważ w różnych miejscach na naszej planecie mamy różnoraką jakość wody i w Polsce niestety jakość wody w niektórych miejscach jest bardzo niska. Nie tylko w związku z tym, że przechodzi przez warstwy minerałów, które jakby nadają tej wodzie takie, a nie inne właściwości, ale również zanieczyszczenie, które ma chemiczne, które jest związane z tym, że się dodaje pewne związki chemiczne do uzdatniania tej wody. Także jeżeli chcecie, drodzy kochani, sobie podwyższyć wibracje wody, dodam, że chodzi o podwyższenie wibracji wody, nie chodzi o jakby wpuszczenie oksygenu w wodę, czyli po prostu taka woda specjalna, która jest jakby jonizowana, woda jonizowana tak zwana, to nie chodzi o to, chociaż takie technologie są dostępne teraz w Polsce, również na rynku, ale tu chodzi po prostu o podwyższenie energii, którą posiada woda, czyli zharmonizowania struktur wody. I to można po prostu tego dokonać dzięki takiej podkładce, którą produkuje nasza firma. To jest właśnie ta podkładka. Na linku pod YouTube'em, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może ją zakupić. Po prostu tutaj na Teneryfie są pewni moi znajomi, którzy mają różnorakie filtry węglowe i jakiekolwiek inne, ponieważ mieszkają w bardzo takim pięknym domu i mają tutaj właśnie całą jakby technikę do uzdatniania wody, która jest właśnie tutaj na Teneryfie. Ale mimo wszystko ta woda przez przejściu przez te filtry węglowe również posiada jakby wibrację negatywną, ponieważ jestem radiestetą, zbadałem tą wodę, ona posiada promieniowanie minusowe, nie duże, na minus 4, ale posiada i po prostu dzięki piciu takiej wody mamy problemy z naszymi ścięgnami, z naszymi kośćmi, w związku z tym, że ta woda jest nieprzystosowana tak do końca do spożywania przez ludzi. Jeżeli ktoś mieszka w górach, no w Polsce, no to tym lepiej, ponieważ tam są potoki górskie, ta woda spływa, jakby wytryska ze skał i jest jakby czysta. Jeżeli ktoś ma studnie, ewentualnie ta woda też będzie czysta tam, nie będzie tak bardzo zanieczyszczona, ale jeżeli ktoś ma studnie przy jakiejś wielkiej metropolii, czy to jest Warszawa, czy to jest jakiekolwiek inne wielkie miasto, no to istnieje tak podejrzenie, że mogą być filtracje różnych składników po prostu do wody podskórnej. Dlatego jeżeli macie możliwość zakupu wody, to możecie po prostu butelkę postawić sobie na takiej podkładce. Taka podkładka jest bardzo łatwa w obsłudze, można ją wsadzić, jest bardzo mała, nie jest duża, można ją wsadzić gdziekolwiek i po prostu sobie ją zabrać, czy to na wakacje, czy można ją mieć przy sobie, po prostu w plecaku, jeżeli ktoś idzie na jakąś wycieczkę, ewentualnie w góry, czy gdziekolwiek. Chodzi z tą podkładką o podwyższenie, jeszcze raz powtarzam, wibracji struktur wody, zharmonizowanie struktur wody. I jeżeli osoba jest zainteresowana posiadaniem takiej podkładki, na linkach pod YouTube'em może znaleźć właśnie nasze odnośniki do naszych aukcji i może zakupić sobie taką podkładkę, by ją po prostu wykorzystać już w praktyce. Ja dodam, że w Hiszpanii na południu, w Andaluzji, jest woda bardzo wysokiej jakości, bardzo dobra. Z tą wodą w prowincji Granady przede wszystkim, tam woda naprawdę posiada bardzo dobre jakby jakości energetyczne, nie tylko ze związku na minerały, które ma w sobie, ale również na to, że przechodzi przez pewne warstwy skał, które nadają jej takie, a nie inne właściwości energetyczne. Ja dodam, że niedaleko od Grenady, właśnie w Alpujarras, tam jest woda, która promieniuje na plus 30, są źródła również mineralne, gdzie ma zawartość siarki, jak również zawartość innych minerałów, które odpowiednio nadają takie, a nie inne właściwości danym źródłom. Także polecam, jeżeli ktoś ma okazję udać się do Grenady, podróżować po górach Sierra Nevada, tam właśnie może napotkać wielokrotnie na te źródła. Ja dodam, że picie wody z wielu źródeł na raz jest bardzo zdrowe, ponieważ to jest jakby mieszanka różnych minerałów z różnych miejsc, czyli z różnych źródeł i picie różnej wody jest dobre dla nas. Picie wody z jednego miejsca cały czas też nie jest zbyt dobre, ale jeżeli ktoś ma po prostu taką możliwość, że może mieć wodę z różnych miejsc, z różnych źródeł, to tym lepiej. Po prostu, żeby mieć taką jakby mieszankę różnych minerałów w naszym organizmie. I to by było na tyle. Serdecznie Was tutaj pozdrawiam. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.